Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Paradowic, a w dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą podróż do Katowic i właśnie wyjeżdżamy ze stacji Włoszczowa. Północ. W kierunku kolejnej stacji, czyli bodajże Zawiercie, jak się nie mylą. I semafor przed nami ogranicza prędkość do 60 km na godzinę. Za odgłos uruchamiania sprężarki. Dziwne. Dopiero odtąd można się rozpędzać bardziej niż 60. Powinni to poprawić, nie powiem. A przez to tylko się większe opóźnienia zdobywa, a jest to wbrew przepisom. Już wiem, czemu tutaj limit może być 120. Może te wagony z tyłu, co ciągniemy, są na tyle starego typu. W sumie te wyglądają, tak jakby chyba szybciej nie mogły jechać, są. Teraz Zawiercie. Będzie stacja. Nie ma żadnego innego pociągu, który by jechał. Ja coś nadrobiłem czasu. Lekko naginając przepisy.
No, to będzie najdłuższy odcinek, z 40 minut będzie trwał. Czas nawodnić lekko organizm. Bezprądowa. I jazda prądowa. A gdzie to pułapki na nas czekają na szlaku? Będziemy wjeżdżali do Psar. Szkoda, że nie dość ręcznie wycieraczką machać. A bo ja tam włączyłem wycieraczki.
Ja też chciałem włączyć. Ziup, spryskiwacz i wycieraczka. Jeszcze trochę. Myjemy szybko, myjemy, myjemy. I pięknie. Ja się trochę wyczyściła. Jazda bezprądowa i też idziemy bez prądu, ale no jest i prądowa już.
8 minutek do Góry Włodowskiej. Jest to jakieś możliwe, żeby sprawdzić mniej więcej. A jest. Licza 22 i myśl.
Ciekawe, ile będzie opóźnienia w Górze Wodowskiej. Tak jadę i myślę, że te prześwity w drzewach, to że to pociąg jedzie i tak mówię, o, w końcu pierwszy pociąg jedzie, a to nie. Po co? Ale ja tu jestem chyba jedynym pociągiem, co tu jedzie. Zobaczcie, udało nam się rozkład nadrobić, no niemożliwe. Do 120 będzie, no i też szybciej nie jedziemy niż 120. Tak, już. No i dostosowuję tam nagrania, jeśli chodzi o te wszystkie wideo, bo nie mam tyle miejsca. Na bieżąco po prostu je przesyłam na YouTube i teraz widziałem, że mi się kończy miejsce na dysku, że zostało tam 7 giga wolnego. Musiałem po prostu się zająć.
Oczywiście minus 50 punktów, no i żeby inaczej. Wrażenie hamowania nagłego, ale jeszcze się nie zdążyła wdrożyć do końca. A ile ograniczenia do 150? Do 60. No dobrze, widzę. Następny semafor do 100 na godzinę. Już się zaczyna ściemniać w symulatorze. Jazda bezprądowa. Jazda prądowa zezwolona. To jest tylko, że następny jest na stoi. Zawiercie do 14.103, próba łączności. Tak,
podpowiada, iść tam po prawo, to ja nie chciałem. No teraz widzę semafor, jest do stu, nie? Kanału, nie? Nie damy rady się skontaktować. Stajemy już w tym miejscu, zakończony dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć.